Za półtora miesiąca wchodzi ustawa śmieciowa. Ponieważ to jest dość ważki temat, to ja jeszcze, mimo że kiedyś już wspominałem, nawiążę do tego. Jest to skandaliczna ustawa, którą wykonują ją gminy tak jak potrafią. Ponieważ sama ustawa jest głupia, więc i wykonanie będzie głupie. Skandaliczna jest, przypominam jeszcze raz, z kilku powodów. Po pierwsze, jest to taki czysty socjalizm, to znaczy, że tak jak dawniej było, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, tak teraz, czy się śmieci, czy się nie śmieci, płacić trzeba od ilości osób. Taki podatek narzucony na ludzi. Natomiast dochodzi jeszcze do tego fakt kompletnie odwrotnej sytuacji niż była zamierzona. Mianowicie, skoro płacę tyle samo, obojętnie czy śmiecę, czy nie, czy oszczędzam, no to po co mam oszczędzać, no to śmieci będzie więcej po prostu i tyle. Dochodzi jeszcze oczywiście fakt, że likwidowana jest konkurencja, różne firmy, które do tej pory prywatne powstały, małe, wożące śmieci, zostaną zlikwidowane. Sami kolesie zostaną na większych firmach, którzy w danej gminie będą odbierali. Więc po prostu ta ustawa to jest coś horrendalnego. I tak głupiego, za jakiś czas wszyscy się przekonają o tym. Zwłaszcza jak to dotyczy jeszcze tej selekcji w dużych budynkach, prawda, gdzie mają selekcjonować wielkich blokowisk. No to jest praktycznie niemożliwe. Ja, nawiązując do tej ustawy, taką wspominkę dam na temat zachowań takich ekologicznych, które by się wydawały proekologiczne, a mają odwrotny skutek. Otóż ja w 1994 roku zostałem radnym miasta Krakowa i rok, półtora roku później, będąc w opozycji, postanowiłem sprawdzić działanie gminnej spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, która zarządzała też wysypiskiem śmieci. Czy ona przypadkiem nie likwiduje konkurencji, skoro sama wywozi śmieci, a zarządza wysypiskiem, no to pewnie uszkadza inne firmy. No i z dwoma innymi radnymi, trzy dni tam w deszczu, żeśmy lornetkami oglądali, czyli te samochody, co oni tam wywalają, jakie rejestracje. Częściowo się pokryły nasze racje, częściowo nie. Nie ma to nic do rzeczy, ponieważ zauważyliśmy też inną rzecz, mianowicie, że na tym wysypisku pracuje około setka ludzi, którzy wyciągają te śmieci z przywożonych samochodów. Oddzielają szkło, metale, szmaty, papier. I dookoła tego wysypiska Barycz, takie koło Krakowa wielkie wysypisko, skoncentrowało się kilkadziesiąt punktów skupu surowców wtórnych. Też no, prywatna inicjatywa. I oni to od razu tam zawozili. Jeszcze opłacali się składowisku za wywóz tony, tam płacili parę złotych. I 100 osób miało zatrudnienie. Wywozili tego, myśmy tego oszacowali miesięcznie w sumie do 3000 ton tych śmieci. No może 2000 kilkaset, coś takiego. Wyselekcjonowanych już. Rok, półtora roku później gmina wprowadziła tak zwane dzwony, czyli selekcję na mieście tych śmieci, właśnie na szkło, na papier, na metale. I jaki był skutek? Skutek był taki, odwrotny do zamierzonego, mianowicie ci ludzie na wysypisku przestali pracować. Bo nieco zmniejszyła się ilość śmieci, tych rzeczy, które mogą wyciągnąć z tego wysypiska, im się przestało opłacać pracować i przy okazji nie wyciągali też większej ilości. I Kraków przez lata tych wyselekcjonowanych śmieci, które nie były wwożone na Barycz, to było około 1000 do 1500 ton rocznie, a nie było selekcjonowane na Barycz 3000 przez tych ludzi za darmo. Czyli dodatkowe 1500 ton wchodziło na Barycz po prostu śmieci przez to, że selekcjonowaliśmy. Niesamowity skutek, plus jeszcze straszne opłaty były związane z czyszczeniem tych śmieci, z tych dzwonów. One dochodziły do rzędu górnych kilka tysięcy złotych za tonę. Czyli Kraków ogromne koszty ponosił, 100 dodatkowych bezrobotnych się zrobiło, kilkadziesiąt firm odbierających śmieci upadło, a śmieci na Baryczy czy na tym wysypisku było więcej. Tak potrafi czasem brak szczegółów, nieznajomość szczegółów prowadzić, że zachowania wydawałoby się sensowne, mają dokładnie odwrotny skutek. Tak prawdopodobnie będzie teraz ta ustawa śmieciowa dokładnie może mieć podobne działanie po prostu.
Także no, taki dość ciekawy przykład, w którym nie za bardzo, póki mnie nie wytłumaczę tego szczegółowo, to ludzie mi nie chcą wierzyć, że to jest możliwe. Sam nie za bardzo tego to wiedziałem, póki na własne oczy się nie przekonałem. Ale polityka no, nie pozwalała o tym mówić, no bo to zachowanie było proekologiczne i Kraków oczywiście przodował w tym.